Uczone zgromadzenie wielmożnych panów zapewne zna wszystkie przypadki i postrzeżenia sławnego szubrawca Włocęgi Gullivera, przyjaciela naszego Doświadczyńskiego, z którym szkoda, że się gdzie nie zjechał. Otóż, mości panie, ten szubrawiec w podróży do Laputa zastał na wyspie Balnibarbi w mieście Lagado bardzo uczony uniwersytet, czyli też Akademią Projektystów, których nader ciekawe i ważne badania opisał. Losy tych trzech naszych patronów są bardzo skomplikowane. Jak sobie poczytałem parę książek, przeczytałem te biografie, w ogóle XIX wiek trudny w historii Polski, okazało się, że są postaci, które no, są niebywałe po prostu, jako ludzie, ale także jako wielcy naukowcy. Te trzy postaci bez wątpienia do tego się mocno przyczyniły i pokazały, że w nauce polskiej jest potencjał nawet pod zaborami. I to było jakby motywem mojej działalności i mojego pomysłu. Dla mnie chemika oczywiście Jędrzej Śniadecki jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie chemii. To właśnie Jędrzej Śniadecki napisał Początki chemii. Ten podręcznik napisany w języku polskim funkcjonował przez kilkadziesięcioleci i był podstawą nauczania chemii na poziomie uniwersyteckim. Główne lata jego działalności przypadały właśnie na Wilno, bo tam był profesorem chemii, tam był profesorem medycyny, tam został pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tam tworzył również publicystycznie. Żeby nazwać stowarzyszenie Stowarzyszeniem Szubrawców, to naprawdę trzeba było mieć niebywałe poczucie humoru i duży dystans do pewnych spraw. Oczywiście no, zajmowano się tam głównie opisywaniem czy walką z takimi typowymi wadami polskimi, które dzisiaj może już tak nie są naszymi typowymi wadami, ale warcholstwo, pijaństwo, anarchizacja i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że starając się jakby ratować wizerunek też Polaka, no, zaczął pisać także wiadomości brukowe, które były tak zwanym organem tego towarzystwa szubrawców prasowym. No i jednocześnie umysł oświecenia, który dostrzegał tego, czego inni nie dostrzegali. Mianowicie chociażby ta potrzeba wychowania młodzieży, higieny osobistej, wychowania młodzieży w duchu sportowym, wprowadzenie tych zajęć fizycznych, cielesnych, jak to nazywano wówczas. Nie wiem, czy to poczytać za szczęście, że w takim żyjemy wieku, gdzie się jedynie kształceniem umysłu zajęto, bez najmniejszej uwagi na wychowanie fizyczne, bez względu na siły i zdrowie człowieka. Dlatego dziś, mianowicie w wyższych towarzystwach, klasach, mało mamy ludzi, bo to, co tam natrafiamy, są po większej części umysłowe mary albo rozumiejące cienie. Popuszczając wodzy władzom umysłowym, te tylko pielęgnując i pieszcząc, podkopujemy i niszczymy powoli władze cielesne, a przeto przenosimy życie fizyczne na prawdziwy padł płaczu. Oczywiście z działalnością stowarzyszenia związana jest pewna symbolika, którą widzimy tutaj. O2K, O2K, oznacza to tlen jest ok, bez tlenu nie ma życia. No w tej chwili jesteśmy w przeddzień 4. konferencji Oksygenalia 2018, która jest integralną częścią dużego projektu pod tytułem 250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, patrona stowarzyszenia. Podczas konferencji Oksygenalia stowarzyszenie wręcza medal Sapienti Sat, mądremu wystarczy. Odbywają się również koncerty charytatywne, gdzie stowarzyszenie przekazuje dla jednostek medycznych koncentratory tlenu, które w znacznej mierze ułatwiają chorym
poruszanie się bez konieczności przebywania w szpitalu czy na łóżku szpitalnym. Udaje nam się skłonić czy zachęcić tego typu postaci, właśnie jak pan Wojciech Siódmak, do współpracy ze stowarzyszeniem. Z tej grafiki, który wykonał tą pierwszą wykuwającą się ze skały sylwetkę, no, nazwaliśmy ją oksygenusem, w końcu działamy w tlenie, ma wybór albo do góry, albo na dół, gdzieś w przepaść. My jesteśmy za tym pierwszym rozwiązaniem do góry. W efekcie dzisiaj mamy współpracę stałą już z panem Wojciechem Siódmakiem, z panem Krzesimirem Dębskim, z dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie, panem Andrzejem Sewerynem, że tylko tak powiem o tych najważniejszych. Jędrzej Śniadecki pisze wręcz, że swoimi dobrami należy się dzielić z tymi, którzy potrzebują. Znajdujemy się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym imienia Jana Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczelni w zasadzie jednej z największych w regionie i praktycznie największej o profilu technicznym. Mamy 7 wydziałów, sporo jednostek międzywydziałowych. Kształcimy na 33 kierunkach w 90 specjalnościach. Rozpatruję rzecz jako przyrodnik, jako fizyk z wykształcenia. Jędrzej Śniadecki swoim dziełem wyszedł troszeczkę dalej, ponieważ powiązał chemię i teorię jestes organicznych również z medycyną. To, że zauważył, że można eksponować w szczególności ciało bardzo młodych osób, jak dzieci, w określony sposób, na określone dawki promieniowania słonecznego, co indukuje powstawanie właściwych dawek witaminy D w organizmie, było jego indywidualnym dokonaniem i tutaj przedstawiciele nauk medycznych, uczeni w tym zakresie, mogli powiedzieć, że był tutaj jednym z tych, którzy dokonali właśnie odkrycia na miarę światową. Dla studentów Jędrzej Śniadecki to swego rodzaju taki niedościgniony wzór. A ten dorobek, te osiągnięcia imponujące przecież, to coś, do czego staramy się dążyć, tak? Jako naukowcy, jako badacze, aby no chociaż podobne osiągnięcia światu zaoferować. Jednak to, że władze nadały nazwę tej uczelni właśnie jako imieniem Jana Jędrzeja Śniadeckich, okazało się być do pewnego stopnia prorocze, ponieważ realizujemy część tych kierunków, które również Jędrzej Śniadecki przede wszystkim realizował poprzez swoją pracę naukową. Od dawna jest związany z Wielkopolską, natomiast to właśnie Żninowi jako stolicy Pału przypadł ten zaszczyt, że to właśnie w Żninie się urodzili. Mieszkali tutaj, urodził się tutaj zarówno Jan, jak i młodszy z braci Jędrzej i cały swój dorobek wieloletni w dobie oświecenia pozostawili tutaj po sobie również lokalnie, o czym się możemy przekonać, idąc główną ulicą miasta, czyli ulicą właśnie Śniadeckich. Możemy podziwiać pomniki zarówno starszego z braci, jak i młodszego z braci. No i oczywiście to jest to miejsce, gdzie ten dorobek naukowo-badawczy jest kultywowany i ta cała tradycja związana z rodem Śniadeckich przypominana w różnych formułach konkursowych, formułach spotkań, wydarzeń, które tutaj co roku cyklicznie organizujemy. Jak wyglądało dokładnie życie młodego Jędrzeja, do końca nie wiadomo.
Prawdopodobnie wychował się na wsi pod Żninem, gdzie był majątek rodziny Śniadeckich, w miejscowości Rydlewo. W Żninie no, na pewno musiał przebywać, jako że po pierwsze to są tylko 3 km od Rydlewa. Natomiast jego ojciec również pełnił bardzo zaszczytną funkcję burmistrza miasta. No nie ma tego zbyt wiele. Powiedzmy sobie uczciwie, ojciec był burmistrzem, dzieci wykształcił w zakresie podstawowym na pewno w szkółkach parafialnych żnińskich. Szkoły już średnie, to już były poza Żninem, bo Żnin nie miał w tym czasie szkoły średniej i wybyli w świat. Ojciec Śniadeckich, miał na imię Andrzej, był znakomitym piwowarem, także też niewykluczone, że dzięki klasie i jakości produkowanego przez niego trunku udało się zgromadzić mu spory majątek, który to majątek pozwolił na bardzo gruntowne wyedukowanie swoich latorośli. Tego pobytu w Żninie było bardzo mało, powiedzmy sobie uczciwie. I poza tym wczesnym dzieciństwem oni ze Żnina wyemigrowali. Jest pewnego rodzaju zagadka polegająca na tym, że obracając się w Wilnie i na Litwie wśród rodów ziemiańskich, no nie za bardzo się chcieli pochwalić tym, że herbu nie mają. I w związku z tym te zagadnienia dotyczące ich rodowodów, podejrzewam, że były tak troszeczkę przez nich okryte tajemnicą. Natomiast no, dzisiaj pozostaje nam jedynie świadomość taka, że gdziekolwiek jesteśmy w Polsce, niemal w każdym kraju, w każdym mieście można znaleźć ulicę Śniadeckich. Z tego, co mi jest wiadomym, to chyba już za życia żaden z braci Żnina nie odwiedził jednak. Tego tylko nigdy pojąć nie mogłem, jak ci Laputowie, wywodzący początki swoje z pniów i gałęzi, wierzą i równie są mocno przekonani, jak my, Europejczykowie, że cały rodzaj ludzki od jednego pochodzi człowieka. Skąd zdaje się wypadać, że innych klas ludzie jednego są z nimi rodzaju i równie mają szlachetny początek, a co się z teorią drzew rodzajowych niezupełnie zgadza. Rozmawiałem o tym z niektórymi uczonymi, którzy się tłumaczyli, iż założycielami familii są ludzie, którzy się wynieśli przez zasługę, talent, niekiedy przez zbrodnie, a najczęściej przez odebrane łaski. Dodali i to, że ostatnich najznakomitsza jest liczba. Że skoro się rodzeństwo, jakie na wiele rozdzieli gałęzi, starają się tylko okazać, że mają swój pień, nie uważając, jaki był jego początek. It is not easy to put all the 40 years Snadecki spent in Vilnius University. He came here young, just married, and stayed all his life in one place, in one university. This fact was most amazing for me. He didn't try to find some other place, better place, though he could, because he was a very good specialist. Nic nie masz przyjemniejszego, nic właściwszego dla dobrze urodzonego i przystojnie wychowanego człowieka nad próżniactwo. Skąd i przysłowie urosło, że chłop stworzony jest do pracy. Dorozumieć się należy, pan do odpoczynku. Otóż i my ubóstwiamy próżniactwo, ale potajemnie.
palemy mu ofiary, ale je innym, ozdobnym pokrywamy imieniem. Wy, cały dzień się przechodzący albo po kilka godzin odpoczywający na placu lub bulwarze, panowie i panicze, kiedy się wyłupionymi oczyma wpatrujecie we wszystkich przechodzących lub głęboko rozmyślacie nad płynącą wilią, do kogo się modlicie? Wy, ludzie bez celu włóczący się dzień cały z domu do domu, wszędzie łowiąc, zbierając i roznosząc nowinki i plotki. Wy, pilni i pracowici czytelnicy gazet, podług nich urządzający świat politycy. Wy, dni i wieczory przy kobietach przepędzający starzy trefnisie. Wy, tuzinami po rozmaitych kancelariach, od rana do wieczora gryzący to pióra, to palce, aplikanci. Przystąpcie do mnie, bracia. Przystąpcie do mnie, bracia kochani. Niech was wszystkich jako towarzyszów uściskam. In the holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, we have many documents relating with the history of science in Lithuania. And among other documents, I found few interesting manuscripts. One of them was the lecture by Andrew Snedecki about history of chemistry. Snedecki is not only introducing to the lay public what a chemistry is about, but also he is discussing the role of alchemist. He is criticizing alchemists who are making jokes on people, who are just misusing the science and chemistry. And he invites students to be themselves, to make their own decisions, but also using the knowledge they get at the university. Now we are in the Institute of Chemistry, or former Faculty of Chemistry of Vilnius University. And we think at Vilnius University that very famous professor Andrzej Snedecki, who is originally from Poland, he established Department of Chemistry at Vilnius University. He is our like father of all chemists. He was a very popular professor and beloved by students because he put all the enthusiasm to his lectures. He saw the future in these students, and when he was giving lectures, so they were well attended not only by university students but also from the people from the street. It was allowed for people to come, and even ladies were attending his lectures. Yes, and the subject was so well accepted that it was such term as hemomania was given to his performances of chemistry. He discovered one chemical element, and it was named vestium, and he submitted all results of this discovery of this element to Paris. However, they were not able to repeat all this procedure and to confirm that this is new element, which was discovered by Russian scientists just in few years later. And now it's this element it calls ruthenium, but originally was discovered by Professor Andrzej Snedecki.
the society would be much more open and much more nice if such professors would exist in our days as Professor Andrzej Snedecki. It would be, it's very important to have such persons in our life. Some nice ghosts of Snedecki we can meet downtown in Vilnius. Ja sobie po śniadaniu czy po obiedzie, a czasem i głodny dla łatwiejszego toku filozoficznych myśli, nastroiwszy jako tako czub na głowie i ręce za pas zatknąwszy, wychodzę i zwolna poważnym postępuję krokiem. Mina mądra, oko jedno cokolwiek przymrużone, spoglądanie z ukosa to w lewo, to w prawo, to po drzwiach, to po oknach, daję znać każdemu zdającemu się na rzeczy, że idzie krytyk, postrzegacz, szubrawiec. Now we are at the place where Snedecki was giving lectures of chemistry at Collegium Medicum. And in front of Collegium Medicum you have a place where was established the first botanic garden of the University of Vilnius for the lectures of pharmacology. House of Chemistry still has the same heating stoves from the Snedecki's time. Unfortunately, they are covered with paints. Andrzej Snedecki participated in the designing of this lecture room. In the center was the desk for teacher for chemical experiments, and all around were the sitting places for students and audience. Situation in Vilnius in the beginning of 19th century was difficult. It was the northern corner of Russian Empire, though the university was the oldest in the Russian Empire then, and still lacking of things he needed for his activities, he managed to make chemistry the most popular subject at the university. The University of Vilnius, the main courtyard, we see many plates of professors, of old university professors, and this is the plate for Andrzej Snedecki. It is the oldest plate we have in Vilnius, commemorating his name, and I hope it is not the last one, so we will build some new ones. First of all, I would like to say that Andrzej Snedecki was founder of Society of Vilnius Medicine. Since 1805 till now, this society alive. It's very important for our Faculty of Medicine of Vilnius University, because he was head of therapeutic clinic or internal disease clinic. Since this time, we have traditions of internal medicine in Vilnius. Our department has the biggest collection of the
bones, skulls in the Baltic states, and this is one of the biggest collection in the Europe. Mostly from the medieval period, and a small proportion of the collection is from the Iron Age or Stone Age. This is the specimens from the, our old anatomical collection, the anatomical preparations, so prepared just before closing of the Vilnius University, closing of the faculty in the years about 1820, 1830, 1840. The building where worked Professor Andrzej Snedecki was in other place of Vilnius, but the ideas of Professor Andrzej Snedecki alive till now. Praktyka lekarska tak się u nas doskonali i coraz bardziej krzewi, że się spodziewać należy, iż przyjdzie do tego, że się za spotkaniem na ulicy za puls brać i języki sobie nawzajem pokazywać będziemy. Naówczas trzeba się będzie wszystkim opatrzyć w ładne, szlifowanym korkiem zatykane flaszeczki, w których każdemu ciekawemu przyjacielowi pokażemy na oko, jak się nasza krew czyści. Krótko mówiąc, weźmiemy z rąk samej natury biret doktorski. Naówczas inne europejskie ludy nazywać nas będą narodem lekarskim, tak jak my je nazywamy kupieckimi, rzemieślniczymi, rolniczymi lub wojennymi narodami. W ten czas to, wybaczcie, choroby wszystkie, a wszystkie, żadna się więcej na Litwie nie ostoi. Ród nasz nieśmiertelnym zostanie, a my bez mozołu, bez uczenia się, bo tego, prawdę mówiąc, nie lubimy, co do jednego doktorami będziemy. W ten czas, co za piękna przyszłość, cała Europa, owszem, cały świat chory do nas wędrować będzie, a my, nóż im głowy okładać to grochem, to kapustą, to ciemierzycą, to botwinką i tak dalej, i tak dalej. W ten czas to sprawiedliwie powiemy: wiwat Antosiek, wiwat pan Antoni, wiwant ostrobramskie baby i kompania. Mieszkam w rejonie Solicznickim, gdzie jest Pałac Wieszczonych Bylińskich, gdzie gdzie Snedecki, bracia Jan i Andrzej spędzali dużo czasu. I to może wiemy z historii, i nam bardzo wielki zaszczyt, że bywał w Wieszczonych, mieszkał w Wieszczonych i to dużo o czym mówi. To jest światowej sławy uczony, który naprawdę sławi ubojka narodu. To może to bardzo tak jest symboliczne, to może rodził się w Żninie, na Poznaniu, w Wielkopolsce, a większość swojego czasu życia mieszkał i spędził w Wilniu. Witam w Wieszczonych, w domu Michała Bylińskiego, w domu, który zbudował brat Andrzeja Snedeckiego dla swojej siostrzenicy Zofii. Jan Snedecki fundował to w roku 1824 i od 28 roku do końca swojego życia spędził tu. Andrzej Snedecki z kolei bywał tu jako teść Michała. Każdy, kto należał do elity, tu bywał. Każdy, kto chciał należeć, marzył o tym być. I to dotyczy i elity starej polsko-litewskiej, i nowotworzącej się elity Cesarstwa Rosyjskiego na tych ziemiach. Oczywiście obaj Snedeccy mieli do czynienia z masonami, bez tego nie dało się żyć, ale co dotyczy naszego budynku, budynek rozpoczęto budować w 1824 roku, a masoneria w Cesarstwie Rosyjskim była zakazana w roku 1822. Oczywiście tu mieszkała córka Andrzeja Snedeckiego, Zofia, syn Józef również to było na prawach krewniaka, a także niezliczona rzesza znajomych i przyjaciół obu wielkich Snedeckich. Nie potrafiliśmy upolować portretu Zofii ze Snedeckich-Bolińskiej, osoby kluczowej dla nas. Nie znamy rodowodów żony Andrzeja, pani Konstancji z Mikulowskich.
Ona wspomina się tylko już jako żonę Andrzeja. Natomiast szerszego rozgłosu i galerii portretów doczekała się młodsza córka Ludwika Śniadecka. Ta pierwsza romantyczna miłość naszego wiersza Juliusza Słowackiego. Nasz Michał Baliński, patron wszystkiego, co mogło Wojeszyńskie, był u szubrawców strażnikiem obyczajowości i strażnikiem lopaty, a Jędrzej Śniadecki przez długie lata, od 17 roku i do końca towarzystwa, pełnił funkcję prezydenta Towarzystwa Szubrawców. Dlatego mamy tu lopatę. Kto nie jest tajemniczony, to tylko wspomnę, że lopata była odebrana od czarowniczki litewskiej i miała funkcję magiczną. Siadając na lopacie, szlachcic mógł stawać się niewidoczny i w okamgnieniu przemieszczać się do dowolnego punktu świata. Turystom zawsze to proponujemy, ale jeszcze tylko trzech zgodziło się usiąść na lopacie, nie odlecał żadnym i nie wiem, o co chodzi. Możliwe nasza lopata nieoryginalna, a może prawdziwego szlachcica jeszcze nie doczekaliśmy. Akademia Projektystów Flagado, troskliwa nie tylko o dobrą sławę wysp, ale razem o powodzenie i dobry humor wszystkich ich mieszkańców, podała względem tych ulubionych zatrudnień swoich ziomków rozmaite myśli i widoki. Tak na przykład, ponieważ stykające się w towarzystwach nieznajome osoby nic o wzajemnych tytułach i dostojeństwach nie wiedzą, a znajome o nowo nabytych wiedzieć nie mogą, przez co wzajemnie się rodzą urazy, zatem, żeby tej nieprzyzwoitości i wynikającym stąd niechęciom zapobiec, radzi Akademia, ażeby wszyscy mieli przyszyte do sukien, płaszczów, opończy, szub, szlafroków lub czapek miedziane tabliczki z wyrytymi na nich tytułami lub ze znakami wyrażającymi urząd. Tak na przykład oddający sprawiedliwość urzędnik mógłby się oznaczyć przez szarpę, na której zawsze prawda idzie do góry. Wielki dygnitarz przez wydęty pęcherz. Oficjalista przez nienapchany wór. Dworak przez lisa. Komisarz przez wilka. A człowiek prawdziwie zasłużony przez zero. On the way or the last journey of Śniadecki, you will see the mold which pupils and friends and colleagues erected to remind Professor Śniadecki. Першапачаткова Єнджей Снядецький якби для мене нічого не значив, бо не ведала, хто гэта такі папросту. А потім, як приїхала працаваць сюди, на Шмянщину, випадково убачила помнік на могілках у Гародніках. І, звісно ж, любого цікавного чоловіка гэта зацікавіць. А тим більш наставника. І з тягом часу, як вже довідалася, хто такий Єнджей Снядецький, можу сміло сказати, що є мені кревним чоловіком, народним. Знаходимся у історико-краєзнавчому музеї вчених нашої землі Кальчунської середньої школи, присвячений життю і діяльності Єнджея Снядецького. Музей існує вже 13 років. Відкритий у день народження Єнджея у 2004 році. І покуль з'являється єдиним у світі музеєм Єнджея Снядецького. Музей був створений руками учнів, самі збивали стенди, самі обтягували тканиною, то це зроблено усе було самі своїми руками, вучнів і наставників. Але першопочатково був тільки один фотоздимок Єнджея Снядецького. А колишніна. От то здається. То було перше. І
И разом с детьми тут по вёскам ходили, собирали по крупицах то, что тычется истории лёсу семьи Снядецких. Для меня особисто является полным сенсом життя. Это всё, что у меня есть. Такое важное, глобальное. Понятенцы не мог. Гэта крыпта, гэта каплічка ў гаротніках захавалася цудам, дзякуючы мясцовым жыхарам. Тут спачывае Юзеф Снядэцкі, сын Янджэя Снядэцкага. Тут яго жонка Антаніна Сулістроўскіх. Там знаходзяцца два іх сыны, Генрых Снядэцкі і Юзеф Казіміш. Два внукі Янджэя Снядэцкага. Гэтую каплічку пабудавалі Снядэцкія. Для таго, каб тут спачываць вечна ўсёй сваёй сям'ёй. Вось. І напэўна ім спадавалася тая легенда, якая расказвае аб цудоўным з'яўленні Маці Божай тутай у гэтых месцах. І недалёка ад свайго маёнтку Болту яны пабудавалі гэтую каплічку і знаходзяцца тут і па сённяшні дзень. Te prace, które w tej chwili są tutaj prowadzone, polegają na tym, żeby wokół kaplicy utworzyć rynsztok z czegoś, co nas otacza, czyli z kamieni polnych otoczaków, żeby to było w sposób formalny, jednorodny, związane z tą kaplicą. Pełne procesy destrukcji możemy tutaj oglądać. Jedyną duszą patrznościową przedsięwzięcia jest ksiądz dziekan Jan Puzyna. To zapewnia ciągłość prac. No ja tu już krótko w pamięci wszystko. Tutaj jestem na grobach, no niestety teraz trzeba było trochę. Tatiana, gdzie ty Tatiana? Jesteśmy w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w Orodnikach. Kaplica leży właśnie na terenie parafii ośmiańskiej. Ta kaplica wybudowana w XIX wieku, dokładnie nie doszukaliśmy się kiedy, ale gdzieś w połowie XIX wieku, już po śmierci prawdopodobnie Jędrzeja Śniadeckiego. I dlatego Jędrzej Śniadecki jest na zewnątrz pochowany, a już jego potomkowie właśnie w krypcie tej kaplicy. Гэта вельмі ўнікальны помнік для нас, для гісторыі, для культуры, таму што зроблены з белага італьянскага мармуру, вот, прывезенага ўжо ў гатовым выглядзе з Італіі. Надпісы на гэтага помніку зробленыя ў Вільні. І хто з'яўляецца аўтарам, невядома гэтага помніка, але дакладна вядома, што гэты помнік зроблены па заказу сына Юзефа і ўзнесены праз год пасля смерці Янджэя Снядэцкага. Тут у гэтым месцы у 1830 годзе пахавана жонка Янджэя Снядэцкага, Канстанцыя з Мікулоўскіх, а ўжо праз 8 гадоў быў пахаваны ў 1838 годзе пахаваны сам Янджэй Снядэцкі. Пушчы, як лішнянцы брылант променя сонечны, ёсць карара. Niestety kamień nie nasze warunki atmosferyczne, dlatego bardzo szybko uległ procesom destrukcyjnym, procesom natury. Гэта эмблема медыка, посах Асклепія, так? І эмблема хіміка, якая размешчана на другім баку. Вельмі цікавы сімвал адкрыўся падчас рэстаўрацыі, бо помнік быў пафарбаваны мясцовымі жыхарамі і ўжо часткова быў знішчаны. І вось гэты сімвал, гэта пчолка, сімвал працавітасці Янджэя Снядэцкага. Дзякуй тутай пані Таціане, напэўна, трэба паведзець,
bo ona organizuje w listopadzie tą rocznicę i urodzin i imienin Jędrzeja. No i zawsze jest zamawiana w programie Msza Święta i wtedy przychodzą i ci uczestnicy tej konferencji, także, prawda, tutaj miejscowi ludzie przyjeżdżają z Ośmiany i wtedy modlimy się. Oczywiście czas jest to taki trudny, w tym czasie już jest zimno. W kaplicy też już najczęściej czasami już śnieg jest, ale ludzi jest. Цікава розміщена могила Єндрія Снядецького. Йон разом з своєю жінкою похований так, що як би глядіть на гостинець. Напевно, бачить у той не так далеко, праз 2 кілометри, місце, де розміщений його майонтак. Болтупська сядіба. Гэты майонтак відомий ще 16-го стагоддя. Ось, але у початку 19-го стагоддя набив його Єндрій Снядецький. Пригожий палац, який мав 27 покоїв. До речі, сказати, що 34 роки свого життя Єндрій Снядецький прожив на Ашмянщині. Мав два любимих занятки – наука і полювання. І тут, у гэтых прыгожых лясах, па гэтых балотах ездзіў і займаўся сваёй любімай справай. Ну, жаль. Шаспего жаль, жаніс не захавалася. Я не вем, я венцей чуя, ніж мога паведзіць, свеце. Я з дзецьмі прыезджам туты, бо вем, жа мушы прыехаць. Не вем, для чаго мушы, але прыезджам. Так жа і інна ідаў, і тэраз дужа такіх заінтарасавала людзі. Они папросту не ведзаў, не ведзелі вчэзні, кім был, хто был. А тэраз уж ведзаў. І з ушанаваннем мувіў, жа то Єндрій Снядецький, жа то наш учоны. Наш професор, а не просто якийсь пан. Poznaję ludzi i oznaczam, co kto zacz, moim własnym, wcale szczególnym sposobem, którego nawet opisać nie umiem. Nie wiem wprawdzie, na czym istota tego szóstego zmysłu zależy, ale mi się zdaje, iż siedlisko jego nie w głębi brzucha, jak pojęcia magnetystów, ale w zmysłach i głowie razem. Nim tedy uczeni ten nowy zmysł pojmą i wytłumaczą, ja go tymczasem nazwę zmysłem szubrawskim. Nikomu nie zaglądając w zęby, powoli i nieznacznie wszystkiego dochodzę. Ale pytasz się może, na czym się ta wyprawa skończy? Gdziem tą razą zaszedł? Nigdzie, odpowiem, bom zabrnął w próżniacko-filozoficzne uwagi, a tymczasem deszcz lunął i musiałem wrócić do domu.